No, na 3 korony, ale chyba godzinę 40 to chyba iść nie będziemy, nie, Kicia? Zobaczymy. Dobra, idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Idziemy na 3 korony i próbuję złapać lokalizację płaskiego terenu trochę, bo na razie to idziemy przez takie, o Boże, przez takie lasy, żeby wystartować dronem, jakieś ujęcie zrobić. Zobaczymy, co wyjdzie. No, idziemy. Bo Ania wymyśliła wycieczkę na 3 korony. No Ania wymyśliła. No ja znalazłem pierwszy, ale to nie spodziewałem się, że tak daleko będziemy musieli jechać. No, no ta Ania jest straszna, bo ona zawsze wymyśla. A później są fajne ujęcia z drona i pamiątki. No. A ty byś tylko siedział. Ja bym siedział gdzie? Nie wiem, w jakiejś karcie pił. Pił co bym pił? Tak, jaj. Yeah. No z drzew się sypie. No z drzew, to nie lawina. No to nie lawina, ale... Ale w pewnym momencie się wystraszyłam, jak coś większego koło mnie. Mieliśmy, no, jak ten wodospad się nazywa? Sile? Siklawica. Siklawica, no i jest wodospad, tylko no tyle by było z wodospadu w okresie zimowym. Resztę zamarzło. No to podkusiła nas pogoda generalnie. Idziemy tak dosyć stromo na Sarnią Skałę. Jeszcze podobno 20 minut, ale słońce wyszło. Jest mega. Nie warto się poddawać. Prawda, kochanie? Słucham? Że nie warto się poddawać? Nie warto. Poddamy się na tym etapie, jak jesteśmy już wysoko. Słońce wychodzi specjalnie dla nas. No, dokładnie. Idziemy dalej. No, Kicia. Na razie 1247 metrów, jeszcze będzie wyżej. A moje tętno 146. 146, dobrze. Więc chwila, muszę je wyregulować. Tak. Idziemy dalej. Opanujmy ten, to tętno i spinamy się o tam. O tam. Nie, tak, da. Tam moja Aniusia. Tam piękne szczyty. A tu po prawo. Do góry jest Giewon. Ale na Giewon to przy tych warunkach to nie ma szans, żeby wejść. No i doszliśmy. Zaraz sprawdzę, na jakiej wysokości jesteśmy. Jaka? Sarnia Skała zaliczona? Chyba na dzisiaj dosyć, jak zejdziemy. Nie? No właśnie, ja mówiłem, moje kochanie, że idziemy tam. Czyli, ja mówiłam, że chyba czyli tam, tam, tam. Czyli tam jest za... Nie, to nie, tam nie dojdziemy, to my tam nie idziemy. Ale my właśnie tam doszliśmy. Było wysoko, było niebezpiecznie. Ja się tak zestresowałam, że się cała trzęsłam. Trzeci dzień łazienia. Ja już mam trochę dosyć, niby ma być najlżejsza trasa. Śnieg topnieje. Szkoda gadać. Idziemy na górę. Rabka zdrój.
Nie było źle. Dzisiaj jest gorzej, bo jest ślisko.